Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będzie Get Ready With Me i zaczynamy sobie od pielęgnacji. Nakładam serum na twarz z AA My Beauty Power. Tutaj jak możecie zobaczyć sobie buteleczkę i rozsmarowuję dokładnie po całej twarzy. I za chwilkę nałożę sobie taki balsam z Cetaphilu, który jest taki łagodzący, jest też do skóry delikatny, także można go naprawdę śmiało stosować. Bardzo, bardzo mi się on sprawdza. No i czekam sobie tak z 10-15 minut, aż to się wchłonie. Dopiero później nakładam makijaż, a jak już czekamy, to w międzyczasie pokażę Wam, czego używam do mycia twarzy. I przeważnie jest to pianka zwianka łagodząca albo właśnie taka emulsja z Cetaphilu, która też bardzo ładnie nawilża i koi twarz, więc te dwa kosmetyki bardzo polecam. Jeżeli chodzi o ciało, to używam Lipicare AP Plus z La Roche-Posay. Jest to produkt, który został mi polecony przez dermatologa i naprawdę bardzo, bardzo polecam. Jak możecie zobaczyć, już mam końcówkę, więc będę musiała zaopatrzyć się w kolejne opakowanie. No i przechodzimy za chwilkę do makijażu. Najpierw pokażę Wam tutaj wszystkie kosmetyki, których użyłam. Podkład Kobo, Fit Perfection, następnie była pomada do brwi z Claresy. Bardzo ją lubię. Dalej był korektor Eveline Liquid Camouflage. Następnie mydełko do brwi z Maxmo, jak widzicie, lubiane przeze mnie i używane. Puder PZ Puff Cloud pod oczy, też go bardzo polecam. Następnie bronzer Pierre René. Chociaż tutaj widzę, że jest to niby puder, ale dla mnie jest to bronzer. Róże z Rimmela, takie trio. Używam tego pierwszego i drugiego odcienia najczęściej. Dalej jeden z moich ulubionych rozświetlaczy, też jak widać, czyli paletka Kitulca. Następnie puder Varieté, też już na wykończeniu do wyrównania całej twarzy. Biała kredka na linię wodną, NYX. Tusz z Gosha, który też już się kończy, więc będę musiała znaleźć sobie coś innego. Jest ok, ale szału nie robi. I kredka do ust z Shiglam w takim ciemnym kolorze i moja ulubiona pomadka, czyli Kobo. Ostatnio jak byłam, to już jej niestety nie widziałam. No i zaczynamy sobie właśnie od nałożenia podkładu. Nakładam sobie z opakowania na całą twarz i teraz zmieniłam sobie właśnie sposób rozprowadzania podkładu. Zamiast gąbeczki używam pędzla i na ten moment jest to dla mnie wygodniejsze, więc rozsmarowuję podkład na całej twarzy, też na szyi. No i zaczynam uzupełniać sobie dół brwi. W sumie podkreślam tylko dół i końcówkę. Tutaj mały przerywnik, Michalinka się wkradła do filmu, takie jest szykowanie z dzieckiem. I wracamy już do makijażu, czyli podkreślam sobie dół i delikatnie koniec brwi, żeby były troszeczkę wyraźniejsze, bardziej zaznaczone. I na to wszystko używam mydełka, żeby te włoski wyczesać do góry, a końcówkę, jak widzicie, zaczesuję sobie do dołu, żeby to wszystko ładnie wyglądało. I teraz będziemy nakładać korektor pod oczy. Jak widzicie, on jest trochę jaśniejszy niż mój podkład, więc też taki fajny efekt robi. Nakładam też trochę na środek twarzy, na boki i małym pędzelkiem najpierw podkreślam, wyrównuję sobie tą dolną linię brwi. I teraz rozsmarowuję korektor pod okiem, przeciągając też trochę na powiekę, żeby wyrównać jakieś tam zasinienia, żeby wszystko ładnie razem się ze sobą zgrało. I teraz wracam do pędzla od podkładu, no i korektor na reszcie twarzy. Teraz puder pod oczy, tutaj jest ten, aha, jeszcze nie jest puder, jeszcze korektor rozprowadzam do końca. I teraz mamy puder pod oczy, Puff Cloud, troszeczkę na powieki, dokładam, on ładnie wygładza, fajnie tą okolicę pod okiem wyrównuje. No i teraz bronzer, konturuję sobie boki twarzy, czoło, tutaj mniejszym pędzelkiem nos. I dół powieki. To wszystko robię jednym pędzlem, teraz tylko trochę rozcieram. Dalej używam pudru Varieté i sobie tutaj też wszystko trochę blenduję, jeżeli chodzi o ten bronzer. I czas na róż. Róż teraz nakładam na policzki, trochę nos i tak szybko na powiekę.
rozświetlacz też na boki twarzy, na powieki trochę, nos, nad ustami, a następnie biała kredka na linię wodną, to jest naprawdę ekspresowy makijaż, trochę tuszu, jeżeli będziecie sobie go wykonywać i dojdziecie do wprawy, to naprawdę w 10 minut jesteście w stanie go wykonać. Tuszuję górne rzęsy i teraz czas na usta. Obrysowuję tą kredką właśnie, ona jest dosyć ciemna, ale jak nałożę pomadkę, to wszystko ładnie tutaj się wyrówna. No i jak widzicie, pomadka matowa, czasami jeszcze nakładam na to błyszczyk. No, zależy na co mam ochotę akurat. I czekam na efekt końcowy. Wyrównuję sobie, najeżdżam też trochę na tą konturówkę i tak wygląda mój makijaż. Teraz przejdźmy do włosów. Jeżeli chodzi o włosy, to używam maski keratynowej z Montibello. Bardzo Wam ją polecam. Jest taka gęsta, treściwa, fajnie wygładza włosy. Szampon Anven Hair Me More, zwiększający objętość. Używam zamiennie tych trzech szamponów. Ostatnio też używam takiego szamponu bardziej leczniczego z Mediderm, jeżeli macie jakieś problemy ze skórą głowy. No i ogromny szampon Dream Shampoo z Artego, który też jest bardzo fajny do farbowanych włosów. I teraz jeżeli chodzi o akcesoria, to mamy tutaj szczotkę Olivia Garden. Ja mam tą w rozmiarze medium. Ona jest wystarczająca do moich włosów. Suszarkę z Rowenty, już ją mam kilka dobrych lat. Tutaj mam lokówko, suszarkę, której używam do modelowania grzywki i tutaj jest Babyliss, nie wiem dokładnie jaki to jest model, bo ją kiedyś kupiłam na Zalando Long po prostu w jakiejś tam promocji. Może tutaj jakieś informacje się przydadzą. I jeżeli chodzi o prostownicę, to jest mój najnowszy zakup Remington Keratin Protect, bardzo dobra prostownica według mnie. Sprawdza mi się naprawdę i do tego jest też dołączona torba taka, więc można sobie schować i na podróż też zabrać bezpiecznie. No i zaczynam od przeczesania włosów, takich powiedzmy półwilgotnych, które zdążyły mi trochę podeschnąć jak robiłam makijaż. No i suszymy. Suszę najpierw sobie tak ze wszystkich stron, trochę przeczesuję, trochę ręką, jak widzicie z tyłu, też żeby trochę je tutaj osuszyć z tego nadmiaru wody. Suszymy. Najdłuższy proces. No jak mam już takie prawie że suche, to zaczynam tutaj grzywkę modelować i najpierw sobie ją zawijam do środka, a później na zewnątrz, żeby trochę te włosy się wywinęły. Tutaj sobie trochę poprawiam. I teraz wyprostuję włosy. Nagrzewam prostownicę na 220 stopni. Wiem, że duża temperatura, ale akurat moje włosy jakoś tak bardzo na tym nie cierpią. I zobaczycie zaraz różnicę, jak ta prostownica ładnie wygładza włosy. Te wszystkie odstające włoski po prostu się ujarzmiają. No i naprawdę jest efekt. I teraz druga strona, żeby to wszystko ładnie wyrównać, żeby te włosy były takie bardziej jeszcze lejące. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zapraszam do skomentowania, zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie, także buziaczki, pa, pa!